2000 lat temu legioniści rzymscy swych skazańców do krzyży temu przybijali? No gwoździami. Czyli 2000 lat temu te gwoździe były. Więc 1000 lat temu nie bardziej. No bo epoka żelaza zaczęła się w różnych miejscach Europy o różnym czasie, ale tu na Pomorzu to epoce żelaza były już kilkaset lat przed naszą erą, przed Chrystusem. Czyli żelazo było znane, stal również, a gwoździe były nawet znane w poprzedniej epoce, tylko nie były ze stali, a z czego? Z brązu właśnie. A dlaczego tych gwoździ nie używano? Bardzo dobrze, właśnie wszystko co metalowe było wtedy zbyt drogie i zbyt cenne, żeby używać na nic niepotrzebne. I to nie tylko wtedy, aż do XIX wieku, do czasów rewolucji przemysłowej. Kurczaki, znacie klocki Lego? Tak! No dobra, a jak budowaliście z tych klocków, to żeby budowla się nie rozleciała, to przybijaliście tam jakieś gwóźdki? Nie. Czyli co, taśmą wtedy? Nie! Takie przyczepiać! No to jak te klocki się trzymają bez tego kleju, bez tych gwoździ? Właśnie, one dobrze do siebie są dopasowane. A jak spojrzeć na konstrukcję tych chat tutaj, albo tej wieży nad bramą, to widać, że te drewniane elementy są do siebie właśnie bardzo ciasno spasowane. One w ten sposób wzajemnie się wiążą, trzymają i takie gwoździe są zupełnie niepotrzebne. Tak jak w przypadku klocków Lego. Czyli widzimy, że ci barbarzyńcy, bo o nich cały czas jest